Serdecznie witam, z tej strony Kosmaty, zapraszam na kolejny odcinek Kosmaty gra w Tomb Raidera, część druga. Level 8, wrak Marii Dorii. Na początku musimy się przygotować na pojedynek z bardzo złym, słyszymy po oddechu, płetwonurkiem. Już nas atakuje. Jest tylko, trzeba na niego zaczekać. Jest na tyle głupi, że popłynie. Bez wątpienia. Skakujemy do wody. Tylko że zabraliśmy harpuny, możemy płynąć dalej. Przed skokiem będzie znane, proponuję się uleczyć. Aha. Ponieważ skok nieznany będzie bolał. Stanowczo. I jeszcze raz. Dzięki uprzejmości programistów mamy większą apteczkę. I szykujemy się na spotkanie dwóch bardzo niemiłych panów, z którego jeden już padł, a drugi padnie za chwilę. Właśnie. Jeden zostawił na apteczkę, przyda się. Aha. Nawet dwie sztuki. A drugi amunicję do broni automatycznej. Jako że nam się nie spieszy, to możemy skoczyć po kamiennego smoka. Czuję się skoczyć. Nie tak jak teraz, tylko bardziej dokładnie. No i jeszcze. Dziękuję. Wchodzimy. Słyszymy, że ktoś biegnie i się go podbieramy. Pozostaje tylko skoczyć do dziury. No i mamy w plecaku pierwszego smoka. A teraz przydałoby się coś mocniejszego, bo na górze już słychać bardzo niemiłego człowieka. Pech. Mógł nie podskakiwać. No to teraz się wracamy do poprzedniej sali, gdzie czeka nas przesuwanie skrzyni. No muszę zaznaczyć, że na tym poziomie czeka nas bardzo dużo przesuwania tych skrzyni. Szczerze mówiąc, to szlak trafi człowieka, który za to odpowiada. Chociażby z tego powodu, że nie mam za bardzo konceptu, co by można podczas tej niesamowicie pasjonującej czynności opowiadać. Czyli dowcipów nie ma sensu. Zresztą nie znam żadnego zabawnego. Niestety radio nie znosi, tym bardziej telewizja, pustki, więc muszę cokolwiek nadawać. Tak będę starał się mówić coś, żeby to coś jeszcze miało sens. No akurat w tym momencie nie ma. Ale nawet na TVN-ie. No, może szczególnie na TVN-ie. Ludziom za to płacą, żeby gadali niekoniecznie z sensem. Aby tylko zapychali. Łączę. No to jeszcze kilka pchnięć. I druga skrzynia będzie na swoim miejscu. To jeszcze jedna. Już niedużo zostało. Ciekawe swoją drogą, ile waży taka skrzynia. No niedużo. Jeżeli ktoś postuluje, pani archeolog Lara Croft potrafi ją przesunąć. No dobra. W końcu mamy przesuwanie skrzyni za sobą. Na wszelki wypadek trzeba zapisać scenę gry. Chociażby po to, żeby drugi raz nie musieć przesuwać skrzyni. Ale teraz możemy się udać na zwiedzanie. Bardzo klimatycznego poziomu. Z klimatyczną muzyką w tle. Widzimy, statek leży do góry dnem. Wszystko się przewracało. Znaczy wydaje się dosyć logiczne. No, dość zwiedzania. Tu też nie mamy co szukać. Ponieważ za klucza do drzwi nie mamy. Także pozostaje zwiedzić w tym momencie drugą odnogę korytarza. Właśnie tę, która wiedzie do sali balowej oraz na spotkanie Józefa i Mieczysława oraz jego kolegi, który uciekł. Ale się wrócił, niezbyt roztropnie. Zbieramy to, co koledzy zostawili po sobie. Aha. No dokładnie, aha. I kilka flar. Aha. Bardzo ładna sala balowa i kolega, który się przebiegł przez ścianę. Daleko nie pobiegał. Co my tu mamy? Szkło. Nic ciekawego. No to trzeba znaleźć kolejne przejście. O, które jest tutaj. A tu jeszcze więcej szkła. O, jest dziura. Na pewności lepiej zapisać scenę gry. Ponieważ szkło może pociąć, a do dziury można wpaść. Z dziury nie zeskakujemy i znajdujemy klucz. Niesamowite znalezisko. Godne poszukiwacza grobowców. Przeszukiwacza grobowców. Czy kim tam Lara jest. Tak czy inaczej, mając klucz, ostrożnie możemy wrócić się do sali balowej. I znaleźć drogę na wyższy poziom, która jest sprytnie ukryta, no właśnie tutaj. A teraz musimy się przedostać na drugi koniec. Najłatwiej będzie się spuścić.